Zarówno zielona herbata, jak i zielona kawa to produkty niemal całkowicie naturalne, a więc w maksymalnym stopniu zachowane są w nich związki roślinne, które usprawniają pracę organizmu na wielu płaszczyznach działania. Picie kilku szklanek dziennie sprzyja zdrowiu. Herbata zielona zawiera taką samą zawartość kofeiny jak herbata czarna. Z kolei kawa zielona, podobnie jak herbata, jest produktem, który również nie został poddany głównemu procesowi przetwarzania. W przypadku kawy jest to prażenie. Zielona kawa również zawiera naturalne polifenole, zwłaszcza kwas chlorogenowy, w większej ilości niż tradycyjna kawa czarna. Aktualnie trwają badania naukowe nad rolą tych produktów w prewencji nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. Wstępne wyniki tych badań są bardzo optymistyczne i wskazują, że picie 3-4 porcji tych produktów dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele współczesnych dzisiaj chorób.